piątek, 11 lipca, odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Stowarzyszenia Gramy o Życie. Przecięcia wstęgi dokonali burmistrz miasta i gminy Strzelin Dorota Pawnuk, prezes Gramy o Życie Łukasz Krzysztofczyk, przedstawicielka wolontariuszy Małgosia, nowa podopieczna Małgorzata Hałas oraz pierwszy podopieczny stowarzyszenia Dominik Nowak. W swoim przemówieniu Łukasz Krzysztofczyk dziękował władzom miasta, podopiecznym, mediom, a w szczególności wolontariuszom. Wraz z momentem przecięcia tej wstęgi zaczął się nowy rozdział w Stowarzyszeniu Gramy o Życie. Od dziś będziemy mogli przyjmować tutaj naszych interesantów, naszych podopiecznych i tutaj będzie odbywało się całe życie, to będzie się toczyło całe życie naszego stowarzyszenia. Burmistrz Dorota Pawnuk gratulowała osobom tworzącym Gramy o Życie nowej siedziby i tego, jak prężnie działają, pomagając innym. Stowarzyszenie działa stosunkowo niedługo, a już ma ogromne sukcesy na swoim koncie. Choćby zbiórka funduszy dla Ani Kuczery, podczas której udało się zebrać 200 tysięcy złotych. Przy okazji przypominam, że we wspólnej akcji Mój Strzelin i Gramy o Życie zbieramy fundusze na wyjazd naszej sportsmenki Małgorzaty Hałas na Mistrzostwa Świata w wyciskaniu sztangi, w których ma bardzo dużo szansę na złoto. Szczegóły akcji znajdą Państwo na portalu Mój Strzelin w zakładce Nasze akcje.